Sprawiedliwości, Proszę. Ministerstwa Skarbu Państwa i uwagi Ministerstwa Skarbu Państwa budzi to, w jaki sposób były wydawane pieniądze. Decyzje o wypłacie roszczeń mogły być przyznawane uznaniowo. Proszę bardzo. Nie było weryfikacji w warszawskim ratuszu, czy odszkodowania już nie były wypłacone. Proszę bardzo. Ile złodziejów? Nie było należytych procedur przy weryfikowaniu wartości nieruchomości. Proszę. Natomiast, drodzy Państwo, więcej niż całe wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Skarbu Państwa powie nam jeden obrazek. Za chwilę zobaczycie Państwo, jak wyglądał wniosek złożony przez pana Marka Mosakowskiego, na podstawie którego urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz wszczęli procedurę wypłacenia ponad 20 milionów złotych, z tego 5 milionów złotych z dotacji Skarbu Państwa. Tak wyglądał wniosek pana Marka Mosakowskiego. Drodzy Państwo, no, co nam to przypomina? Czy mamy jakieś skojarzenia? Recepta? Jeżeli tak, to mamy chyba najdroższą receptę świata, receptę na 20 milionów złotych. Proszę bardzo, proszę. Z tych powodów minister Skarbu Państwa oddala wniosek Hanny Gronkiewicz-Waltz o przelanie 200 milionów złotych na wypłaty przez nią roszczeń reprywatyzacyjnych. Wniosek Hanny Gronkiewicz-Waltz traktujemy jako próbę otwarcia wytrychem funduszu reprywatyzacji.